Cześć, witają was Grzegorz i Kamil w 8 odcinku podcastu No Nie Gadaj. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, lejcie bimber do kieliszków i zapnijcie pasy. To już ósmy odcinek. I szczerze mówiąc, jestem dość mocno zaskoczony tym, jak to szybko poszło, że jest coraz więcej ludzi, którzy nas słuchają i przez to coraz bardziej musimy chyba uważać na słowa gdzieś tam i nie mówić jakichś głupot. Czyli olewamy dygresję już zupełnie. Nie olewamy dygresji, mimo że niektórzy... I po to jest napisane na dole, żeby można było sobie pominąć dygresję, jeśli ktoś nie chce ich słuchać. Ale no trzeba coraz bardziej uważać na słowa, bo czasami niektóre jakieś tam rzeczy mogą być, nie wiem, źle zrozumiane, czy ktoś może poczuć się w jakiś sposób urażony, ale mam nadzieję, że nawet jeśli ktoś tam się jakieś tam rzeczy drobne w tych dygresjach, czy gdzieś tam wśród naszych żartów mniej podobały, to mimo to został z nami i bardzo się z tego cieszymy, bo jest was coraz więcej. Piszecie do nas bardzo dużo i bardzo fajne, miłe rzeczy. Nawet od jednej wiernej słuchaczki dostaliśmy w nagrodę przepis na spaghetti. Więc w ogóle super, wysyłajcie nam swoje przepisy różne, będziemy je realizować. Widziałem ten przepis, naprawdę fajny. Tak, no jest to oryginalne podejście do spaghetti, naprawdę coś pięknego. No, piszecie bardzo dużo u nas w komentarzach i to bardzo miło. Czasami wytykacie nam jakieś drobne błędy, ale no tak jak mówił nawet... najwybitniejszy papież wśród Polaków, czy Polak wśród papieży, semis balio, no, semis balio mi corrigerete, czyli jak się pomylę, to mnie poprawcie, no i bardzo się cieszymy, że nas... Bardzo się cieszymy, że nas poprawiacie, bo po to... Nie nagrywamy o 21.37, jakby. Nagrywamy o innej godzinie. Ale bardzo miło, że nas poprawiacie i zawsze piszecie to w taki miły sposób, więc jak najbardziej to bierzemy do siebie i staramy się samodoskonalić jak buddyjscy mnisi. No ale teraz... przyszedł ten czas, żeby się zapytać ciebie, co tam słychać. No dziękuję, bardzo dobrze. Bardzo a u dobrze. Ciebie co tam? U mnie bardzo, bardzo fajnie. Nic w sumie ciekawego ostatnimi czasy się nie wydarzyło, jeśli chodzi o oglądanie jakichś... No ja to samo, ja weekend miałem tylko rum z kolą w głowie, tak naprawdę, więc... Tak, no wczoraj była tak zwana rumowa sobota. Wyjątkowo, zawsze jest rumowy czwartek. Są rumowe czwartki, teraz była wyjątkowo rumowa sobota i wróciliśmy do domu dość późno, ale ja w ogóle nic ciekawego nie widziałem w sumie, takiego, żebym mógł się jakoś super chwalić, bo przygotowywałem się w ogóle do mojej sprawy i sobie postawiłem za cel... A to jest najlepsza wymówka, nie? No nic nie oglądałem, tak. Nie wiem, no bo ja profesjonalnie potrzebuję. Oczywiście, sprawy, że tak, no. No to ja też tak mogę powiedzieć. Ja sobie postawiłem za cel, że przeczytam taką dość obszerną książkę i szczegółową na temat tej sprawy, o której będę mówił, więc przez większość czasu zajmowałem się tym. Jedyne, co mi się udało zrobić, to obejrzałem na HBO Go, jest teraz, weszły dwa odcinki Batwoman. Z tego, no to jest serial CW, z tego Arrowverse, ale to no jakby jest osobny serial Batwoman. I tak w ogóle wszyscy cisną w ten serial, że no, że beznadziejny, że w ogóle fabuła bez sensu, że tam się nic kupy nie trzyma i tak dalej. A mi się kurde podobał, no. No raz, że w ogóle główną rolę gra Ruby Rose. Nie wiem, czy kojarzysz tę aktorkę. Ona nie jest jakaś tam super znana, ale grała między innymi w Orange is the New Black. I nie wiem, ja mam coś takiego, że no tak ją lubię i ona ma coś w sobie takiego magnetycznego, przyciągającego, fajnego, że no jestem w stanie jej naprawdę bardzo dużo wybaczyć i też tam no dość istotną rolę odgrywa to, że ta postać grana przez Ruby Rose, czyli no Batwoman, jest lesbijką i tam jest to dość fajnie, ciekawie ograne, bo odgrywa to dość istotną rolę w fabule.
No i naprawdę nie wiem, moim zdaniem warto, mi się to fajnie ogląda, to nie jest to serial, który po prostu siedziałem jak na szpilkach i w ogóle nie mogę spać teraz przez niego, ale całkiem sympatyczny, no i Ruby Rose jest fajna, ale ja ją po prostu bardzo, bardzo lubię, jest taka jakaś intrygująca i mi się ona bardzo podoba. Jak Marta Żmuda-Trzebiatowska. Dokładnie jak Marta Żmuda-Trzebiatowska. Identycznie. No. Znaczy ja oglądałem Arrow, oglądałem Flasha z tego uniwersum całego. I tam jeszcze były jakieś legendy Jutra, czy coś takiego. Tak, to DC Legends of Tomorrow, coś takiego. To też na Netflixie chyba jest. Wiem mniej więcej, jak to jest kręcone. To jest takie... No, jeśli chodzi o efekciarstwo, to dupy nie urywa, trzeba przyznać, ale nie tak wiem. Tak naprawdę o nic, jeżeli chodzi, wiesz, o każdy aspekt, to dupy nie urywa. To jest takie przyjemne właśnie bardziej telewizyjny serialik, żeby sobie obejrzeć wieczorkiem. Ale no nie wiem, no Batwoman jakoś mi przypadła wyjątkowo do gustu, mimo że z tego, co gdzieś tam zerkałem, pobieżnie, ale zerknąłem, to tam raczej wszyscy jadą ten serial z góry do dołu. A jakoś to DC obecne gdzieś tam mi się całkiem podoba, bo i Titansi mi się w miarę podobali, teraz podobno ten drugi sezon jest jeszcze lepszy. Później Doom Patrol jest mega, moim zdaniem. No po prostu zakochałem się w tym serialu. Boysi byli super na pewno, nie? The Boys, ale to jest spoza DC, nie? Spoza DC. Ale jeśli chodzi o taki super bohaterski, nie? Tak, to jest super, ale jest jeszcze ten o tym stworze bagiennym, jak to się nazywa? Ojej. Swamp Thing. Tak, tak. Swamp Thing, no. I mimo, że został zaorany koniec końców i... Ale tego chyba nie znajdziesz nic na HBO, na Netflixie. Ma wejść na HBO, ale został zaorany po pierwszym sezonie, bo tam jakieś kwestie finansowania zostały... tam się nie dogadał chyba Warner ze Stanem, w którym to było kręcone. Mieli dostać jakiś tam zwrot podatku z tego powodu i został ten serial w końcu zaorany, bo się tam nie dogadali. No, więc ja się więcej nie pochwalę, jeśli chodzi o filmy, które oglądałem. Na pewno wybiorę się na Boże Ciało. A no to na to też na pewno się wybiorę. Bardzo chętnie się wybiorę. Tak mi się wydaje, że się wybiorę. I w sumie nie wiem, czy coś jeszcze ciekawego niedługo będzie. No, nie licząc tam w grudniu dopiero z Star Warsów nowych, to chyba nic takiego jakoś bardzo ciekawego nie zapowiada. Z ciekawych rzeczy to czytałem dzisiaj, że w jutrzejszej nocy jest noc spadających meteorytów, Orionidy są. O! Jakieś maksymalne tam natężenie jest o północy chyba. Więc nie wiem, kiedy to wstawisz ten odcinek. Jutro? No pewnie dzisiaj w nocy właśnie. W nocy. Albo to jakoś jeszcze może komuś wspomożemy, jak ma spędzić jutrzejszy wieczór. Podobno o północy 30 spadających gwiazd na godzinę powinno wyjść w maksymalnym jakby tam tym czasie, czyli po północy. No to więc może... co? No to super, no. No to będzie, tak, będzie co robić. Górę, no. Patrzeć w górę i może coś będzie, coś fajnego można zobaczyć. Więc jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy popkulturowe, to w sumie nic więcej ciekawego nie mam do powiedzenia, ale mam za to fajną historię. O, no to proszę bardzo. Może być? Może być. Okej. Okay. Więc nie będę tutaj żadnego takiego wstępu od siebie dawał, bo jakieś tam rzeczy, które z tą historią będą związane, to omówię później. Więc do sedna. Przenosimy się do roku 1892, do miasta Fall River w stanie Massachusetts, które jest położone 85 km na wschód od Bostonu. Oczywiście w Zjednoczonych Stanach Ameryki Północnej. Dobrze, że to powiedziałeś, bo chciałem się pytać. Fall River jest trzecim pod względem wielkości doskonale rozwijającym się miastem przemysłowym. Swój dynamiczny rozwój zawdzięcza głównie kilkudziesięciu doskonale prosperującym zakładom włókienniczym. 1/6 bawełny oraz połowa tkanin, tak zwanych tkanin drukowanych, czyli tych takich pokrytych jakimiś tam wzorkami różnymi. To jak stara Łódź w sumie. Dokładnie, no. Dokładnie jak Łódź swego czasu. I ta właśnie 1/6 bawełny oraz połowa tkanin w Nowej Anglii pochodzi właśnie z tego miasta Fall River. Dzięki tak rozwiniętemu przemysłowi miasto zasłużyło sobie nawet na miano
Łodzi. Nie Łodzi Ameryki, tylko Manchesteru Ameryki, no bo Manchester też był takim no, słynnym miastem z tego rozwoju przemysłowego właśnie w Anglii, nie? I tak szybki rozwój miasta sprowadza oczywiście do niego masę imigrantów potrzebnych do fabryk. I są to głównie katolicy Irlandczycy, Kanadyjczycy, ale także Portugalczycy. Jest tam po prostu wielu ludzi spoza Stanów, czyli nie tych takich jakby klasycznych zasiedziałych Yankeesów, tylko ludzi gdzieś tam spoza. Z tak dynamicznego rozwoju miasta korzysta kilka rodzin, które odnajdują się w tym dzikim kapitalizmie. W tym rodzina Bordenów, która z biegiem czasu ma pod kontrolą dużą część przemysłu Fall River, a także praktycznie cały potencjał rzeki Kwekwechan przepływającej przez miasto. Niezbędnej oczywiście do zasilania silników parowych napędzających kros na tych zakładów włókienniczych, no i oczywiście jeśli tam były też inne fabryki, no to praktycznie wszystko opierało się na parowych silnikach, no po prostu wtedy taki czas. Takie coś musiało, taki zakład musiał być gdzieś tam w pobliżu jakiegoś dużego zbiornika wodnego, a najlepiej właśnie rzeki. I z powodu takiego podziału społecznego, czyli na bogatych posiadaczy i tych biednych robotników, miasto rządzi się pewnymi określonymi zasadami. Robotnicy, czyli najczęściej są to katolicy, mieszkają blisko fabryk w dolnej części miasta, a im ktoś jest bogatszy, tym wyżej buduje swój dom. Najbogatsi mieszkańcy Fall River, czyli ci protestanccy właśnie Yankeesi, mieszkają na tak zwanym wzgórzu, czyli takiej najbardziej elitarnej dzielnicy miasta, pełnej takich ekskluzywnych, wypasionych posiadłości. No i sama rodzina Bordenów też nie jest jednolita. W wyniku nierównych podziałów podczas dziedziczenia przez lata część tej rodziny jest zauważalnie bogatsza. No i bohater naszej historii, Andrew Borden, należy właśnie do tej, powiedzmy, biedniejszej odnogi rodziny. Mimo że nie oznacza to wcale, że był szczególnie biedny, wręcz przeciwnie, bo Andrew w osiągnięcie swojego statusu musi co prawda włożyć więcej wysiłku niż jego kuzyni, ale jest z tego dumny i uważa się za tak zwanego self-made mana, jak to się mówi w Stanach, i twierdzi, że wszystko co ma zawdzięcza swojej ciężkiej pracy i przedsiębiorczości. Pozostała część rodziny głównie dorobiła się po prostu na spadku po jakimś tam dziadku czy pradziadku, a Andrew faktycznie też dostał spadek, ale dużo mniejszy, a po prostu był w stanie go odpowiednio pomnożyć. No i faktycznie tak jest, bo z biegiem czasu Andrew Borden dorabia się na produkcji mebli i trumien w Fall River. Jest właścicielem kilku sporych nieruchomości w okolicy, zarządza kilkoma fabrykami włókienniczymi, jest także prezesem jednego banku, a dyrektorem drugiego. W chwili swojej nagłej, niespodziewanej śmierci pozostawi po sobie niemałą fortunę, bo aż 300 tysięcy dolarów, co dzisiaj byłoby warte prawie 8,5 miliona dolców. Ale jeśli chodzi o nagłą, niespodziewaną śmierć, to nie uprzedzajmy faktów. Pomimo tego, że Andrew nie może narzekać na braki gotówki, jest wyjątkowo skąpy. Wraz ze swoją rodziną nie wprowadza się właśnie do tej luksusowej willi na wzgórzu, w tej elitarnej dzielnicy, tylko do dość skromnego, jak na swoje możliwości finansowe, domu przy ulicy, która się nazywa Second Street. I jest to posiadłość pod numerem 92. Nie była to oczywiście jakaś dzielnica slumsowa, to nie tak, że milioner mieszkał w jakimś namiocie czy w kanałach, ale dość szybko można było poznać, że Andrew skąpi grosza, delikatnie mówiąc. Bo na przykład w tamtych czasach światło elektryczne w domu czy instalacja kanalizacyjna, w wypadku zwłaszcza zamożniejszych mieszkańców tego wzgórza i w ogóle zamożniejszych mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, była powiedzmy normą, a rodzina Bordenów nie może się pochwalić takimi luksusami. Skąpstwo ojca nie pasuje zwłaszcza dwóm córkom tego Andrew, 41-letniej Emmie i 32-letniej Lizzie. Zwłaszcza ta młodsza z córek, czyli Lizzie, nie może wybaczyć ojcu, że skazał ją na życie w takich, powiedzmy, spartańskich, jak na swoje możliwości. No jest w takim wieku, że mogła sobie lepsze życie ogarnąć, no 32 lata czy tam 40. No tak, no to jest już... właśnie, i to jest właśnie dość ciekawe w tym wypadku, bo w domu przy Second Street 92 mieszka właśnie 69-letni Andrew Borden wraz ze swoją drugą żoną, 65-letnią Abby,
I jest tam też Emma i Lizzie, czyli te dwie córki z poprzedniego małżeństwa tego Andrew, a także 25-letnia służąca Bridget Sullivan, która też mieszka z nimi. Co ciekawe, na tą Bridget wszyscy mówią Maggie. Powód jest dość prosty, ale totalnie popieprzony, bo poprzednia służąca Bordenów miała na imię Maggie i żeby po prostu nie uczyć się nowego imienia służącej, mówią na nią Maggie tak jak na poprzednią. No, logiczne miary. No to tak jak niektórzy nazywają wszystkie swoje psy po kolei tak samo, że po prostu jeden zdech, kupują drugiego, czy tam, nie wiem, przygarniają drugiego i nazywają go tak samo, żeby się nie uczyć, żeby się nie myliło. Proste, proste. No i mamy już w sumie gotową sytuację jak w jakimś Cluedo albo kryminale Agaty Christie, bo tylko brakuje jednego, no, trupów. Ale słuchaj dalej. Wieczorem w środę 3 sierpnia Bordenów odwiedza dość rzadki w ich domu gość, bo jest to brat pierwszej żony tego Andrew, który się nazywa John Morse. Zostaje na noc i śpi w pokoju gościnnym. Na następny dzień Bordenowie wraz ze swoim gościem i służącą jedzą śniadanie około godziny 7 rano. Za wyjątkiem Lizzie, bo ona uważa, że nie ma apetytu z powodu upału. Po tym Andrew i ten John udają się do salonu na pogawędkę, która trwa około godziny. Na miejscu nie ma tej starszej córki, Emmy, bo ona pojechała odwiedzić swoją przyjaciółkę do odległego o 25 km miasta, które się nazywa Fairhaven. O 8.45, cały czas nad ranem, John wychodzi z domu załatwiać jakieś tam swoje sprawy i zapowiada, że wróci na lunch. O 9.15, czyli no pół godziny po tym, jak ten John wyszedł, ojciec, czyli ten Andrew, chce załatwić też jakieś tam sprawy służbowe i również wychodzi z domu. Przed 9.30 Abby wydaje polecenie służącej, żeby umyła okna w domu i udaje się na górę, żeby pościelić łóżko w pokoju gościnnym. Więc w domu jest Abby, czyli ta macocha, Lizzie, czyli córka oraz służąca. Andrew wraca około godziny 10.45, ale ma problem z dostaniem się do domu. Drzwi co prawda nie są zamknięte, ale wydają się być w jakiś tam sposób zaklinowane. Służąca Bridget podchodzi do drzwi, próbuje je odblokować, próbuje Andrew dostać się do środka i w tym momencie Bridget słyszy jakiś taki chichot tej Lizzie, która schodzi po schodach. Przynajmniej Bridget tak zezna później. Wiadomo jednak, że Bridget oczywiście udaje się otworzyć drzwi. Andrew wchodzi do środka i nawet zamienia kilka słów ze swoją córką Lizzie. Pyta między innymi, gdzie jest jego żona, ale córka odpowiada mu, że macocha dostała od gońca notatkę, że jej przyjaciółka się nagle rozchorowała i czeka na jej wizytę. Andrew więc jakby nic konkretnego nie podejrzewa, nie wydaje mu się to dziwne, no po prostu żona wyszła i wchodzi do salonu, kładzie się na sofę w salonie i ucina sobie drzemkę. Jest dokładnie godzina 11.10, kiedy służąca Bridget po tym jak umyła okna odpoczywa w swoim pokoju na poddaszu domu. Wtedy z dołu słyszy krzyk Lizzie, Maggie. Chodź szybko, ojciec nie żyje. Ktoś przyszedł i go zabił. Bridget zbiega na dół, no i widok jest bardzo nieciekawy, bo na tej sofie, dokładnie tak jak leżał Andrew podczas drzemki, cały czas leży na tej sofie, ale ma zmasakrowaną głowę, z której wciąż sączy się krew. Nie podlega wątpliwości, że Andrew nie żyje, no bo no jego głowa jest po prostu roztrzaskana w drobny mak. Wygląda tak, jakby ktoś dosłownie przed chwilą zaatakował go we śnie. Nikt nic nie słyszał ani nie widział, mimo że w domu lub jego najbliższej okolicy były co najmniej dwie osoby, Lizzie i służąca. W okolicach godziny 11.15 policja jest już na miejscu zbrodni. Po oględzinach okaże się, że Andrew otrzymał 11 ciosów siekierą w głowę. Siekierą, toporkiem czy innym tomahawkiem. Ale tą ostrą częścią, czy tym bardziej Raczej ostrą. Gdy pytają się o Abby,
Lizzie mówi, że mówi też policji to, co powiedziała swojemu ojcu. Czyli, że macocha wyszła do przyjaciółki po tym, jak otrzymała notatkę od gońca. Jednak tym razem to Bridget zaczyna dopytywać o to, gdzie jest Abby, bo wydaje się to dziwne, bo nie widziała, żeby Abby gdziekolwiek wychodziła. No i Lizzie nagle przypomina sobie, że macocha zdążyła już wrócić i poszła na górę, na piętro domu. No i gdy tylko ktoś zagląda na piętro, od razu widzi martwe ciało Abby Borden, leżące w pokoju gościnnym. Więc staje się jasne, że mamy dwie ofiary. Masz jakieś podejrzenia? Kto zabił? Na razie nie. Na razie nie. No to całe szczęście. Według ustaleń śledczych i wstępnych zeznań świadków, to Abby została zaatakowana pierwsza, gdy poszła pościelić łóżko w pokoju gościnnym w okolicach godziny 9:30. Krew na jej ranach jest już dawno zaschnięta, co pozwala jakby stwierdzić, że została zabita wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że podczas sprzątania w tym pokoju gościnnym została bardzo mocno uderzona siekierą lub toporkiem w bok głowy, co spowodowało, że obróciła się i upadła twarzą do ziemi. Po tym otrzymała jeszcze 18 kolejnych ciosów w tył głowy siekierą. Andrew jednak zginął prawie półtorej godziny później. Wszystko więc wskazuje na to, że morderca był w domu przez cały ten czas, podczas gdy wewnątrz kręciła się Lizzie i Bridget. Po wstępnym przesłuchaniu świadków i oględzinach śledztwo staje w miejscu. Nawet lokalna społeczność, lokalna prasa krytykuje policję, że nie są w stanie rozwiązać w żaden sposób tej zagadki. Policjantom nie mieści się w głowie, jak morderca mógł zabić kobietę i przez półtorej godziny w samym środku dnia czekać w domu, żeby zabić Andrew. Lizzie też zachowuje się dość dziwnie. Mimo, że na pytania odpowiada z całkowitym spokojem, jej zeznania są wręcz komicznie niespójne, bo mnoży wersje wydarzeń. Praktycznie w jednym zdaniu zajmuje wykluczające się stanowiska. Najpierw twierdzi, że pomiędzy 9:30 a 11:00 była na piętrze, a zaraz później już uważa, że jednak wcale nie wchodziła na górę. Zeznaje też, że po tym jak Andrew Borden wrócił do domu, udała się do stodoły, która była zaraz obok domu, żeby poszukać ciężarków do wędkowania, tych takich ołowianych czy jakichś tam takich obciążeń do żyłki. W momencie, gdy przesłuchujący zwraca uwagę, że takie poszukiwania w tej stodole mogłyby jej zająć góra kilka minut, ta przypomina sobie, że w pewnym momencie stanęła na strychu stodoły i zaczęła jeść w zamyśleniu zerwane przed chwilą brzoskwinie. I robiła to przez jakieś 20-30 minut. I śledczy podczas przeszukania nawet zwrócili uwagę na fakt, że na piętrze tej stodoły na początku sierpnia panował trudny do wytrzymania ukrop i dość dziwne wydawało się to, że właśnie to miejsce Lizzie sobie wybrała na chwilę relaksu i owocową przekąskę. Ale może dlatego tak długo trwało, no bo jak jest gorąco, to wiesz. To nie, wolniej jesz, ale... No, jakoś śledczym się to wydało dziwne. Ja nie mam stodoły na przykład, i też nie mam na przykład odważników w stodole. Że po to, żeby... Przecież ktoś zauważył, że my się na wsi nie znamy, więc... Tak, no nie znamy się na wsi. Więc może tak się tam robi po prostu. Tam się spożywa brzoskwinie na strychu. Trudno powiedzieć, ale w sumie to Fall River chyba nawet nie było jakąś wsią. To jest miasto i to chyba takie całkiem... Ale stodoła tak się kojarzy trochę, nie? No tak, no trochę się kojarzy. No ale właśnie to miejsce, czyli skąd w ogóle brzoskwinie na strychu? Nie na strychu. Ona podobno, tam jest dokładnie powiedziane, że ona idąc do stodoły zerwała brzoskwinie na drzewie, co zajęło jej trochę czasu. Weszła do stodoły szukając odważników. Mówię, a jak mam już brzoskwinie przy sobie, to wlazła, sobie idę na strych. Wlazła na poddasze tej stodoły, gdzie podobno panował jakiś totalny ukrop i nie dało się wytrzymać. I tam sobie... stojąc na tym poddaszu, zaczęła konsumować brzoskwinie. Jest życie, nie? Tak trzeba żyć. No, ale akurat to miejsce wybrała sobie na drobną, owocową przekąskę, co jest dość dziwne. Co więcej, przecież ona powiedziała podczas śniadania, że nie będzie jadła śniadania, bo jest za gorąco i nie ma apetytu. Mhm.
Więc to w ogóle jest dziwne, że weszło akurat tam, gdzie to było w ogóle najgorętsze miejsce w całej okolicy i tam akurat sobie przekąskę taką owocową urządziła. No. I na strychu stodoły podczas przeszukania podłoga była pokryta grubą warstwą kurzu, co sugerowało wyraźnie, że nikt tam od dawna nie zaglądał. To jednak nie koniec dziwnych zbiegów okoliczności obciążających Lizzie. W toku przesłuchań wychodzi na to, że z macochą relacja miała dość oziębłe. Gdy przesłuchujący zapytał ją, czy była z Abby w serdecznych stosunkach, Lizzie odpowiedziała wymijająco, że to zależy, jak rozumie słowo serdeczne. Lizzie mówi też podczas przesłuchania, że w maju 1892 roku, czyli w tym samym roku, w którym doszło do morderstw, ojciec powybijał hodowane przez nią w stodole gołębie, co spowodowało w domu jakąś w ogóle karczemną awanturę i znacznie zmieniło ich relacje. Rzekomo Andrew zrobił to dlatego, że te gołębie jakoś przyciągały okoliczne dzieciaki, które tam próbowały, nie wiem, jakoś się tam nad tymi gołębiami, nie wiem, czy je oglądać, czy coś tam z nimi robić, nie mam pojęcia, ale no... No nic dziwnego, że trochę dramę zrobiła. No był dość dziwnym gościem, no trzeba przyznać, że no, można było to inaczej rozwiązać, wydaje mi się, a nie od razu pozabijał po prostu wszystkie gołębie. Niektóre źródła mówią, że zrobił to przy użyciu toporka, ale inne źródła twierdzą, że po prostu poukręcał im głowę. Tylko wiesz, że to jest najstraszniejsza część wszystkich opowieści z 8 odcinków naszych, nie? Bo zawsze śmierć zwierząt jest dużo gorsza niż tak, śmierć ludzi. Tak, no to prawda. Lizzie nie była też zadowolona z tego, jak ojciec zarządzał swoim majątkiem, bo podobno coraz bardziej faworyzował właśnie tą swoją żonę i jej rodzinę, która też mieszkała w Fall River. Niektórzy spekulują nawet, że planował zapisać cały swój majątek właśnie tej swojej żonie, co mogło znacznie nie spodobać się córkom. Podejrzane też wydaje się, że od kilku dni małżeństwo Bordenów cierpiało na poważne zatrucie pokarmowe. Ale dokonano sekcji, co więcej, dokonano jej na stole w jadalni tego domu. No jakby porządny stół, fajny. No to po co gdzieś tam wozić, nie? No, ale dokonano w jadalni elegancko i podczas sekcji nie wykryto żadnych śladów trucizny. Ponadto podczas przesłuchania domu nie odnaleziono też notatki, którą Abby rzekomo miała otrzymać od gońca. Tego, że właśnie pani Borden wyszła z domu, nie potwierdza też nikt oprócz Lizzie. Na dodatek w piwnicy zostaje znaleziony toporek z brakującym trzonkiem, który jest pokryty popiołem. Wydaje się jednak, że popiół został nałożony na toporek w sposób umyślny, żeby wyglądał jakby leżał tam od dawna. Policjanci robią więc rzecz dość oczywistą, bo 6 sierpnia informują Lizzie Borden, że jest główną podejrzaną w sprawie. Przesłuchania Lizzie w charakterze podejrzanej oraz innych świadków ruszają 8 sierpnia. Kobieta dalej zeznaje w taki sam sposób, czyli podaje różne wersje wydarzeń, odmawia odpowiedzi na niektóre pytania, nawet takie, gdzie odpowiedź mogłaby pomóc jej samej. Twierdzi też, że gdy Andrew Borden wrócił do domu, ta pomogła mu przebrać buty na takie domowe wsuwane pantofle. No ale wyraźnie nawet na zdjęciach z miejsca zbrodni, które będziecie mogli obejrzeć na naszym Facebooku, widać, że Andrew leży na tej sofie i ma ubrane zwykłe buty, takie do chodzenia na zewnątrz, a nie jakiekolwiek takie kapcie czy coś tam. Więc no się nic nie zgadza. Takie polskie zakopce powinien mieć, takie wiesz, no nie, laczki, pantofle. No właśnie nie ma takich, no nie no, ma. To ma zwykłe, no bo nie takie, ma zwykłe skórzane buty. Nie ma żadnych bamboszy ani nic takiego. Z takim napisem zakopane. Tak. No, no i tak, prokurator praktycznie nie ma wyjścia. Lizzie tak plącze się w zeznaniach, mówi takie głupoty, że zostaje aresztowana 11 sierpnia, ale nie przyznaje się do winy. 7 listopada rusza postępowanie dowodowe, podczas którego wychodzą na jaw kolejne dziwne rzeczy, które obciążają Lizzie. Bo Alice Russell, przyjaciółka Lizzie, zeznaje w sądzie, że w nocy przed zabójstwem Bordenów ta odwiedziła ją i mówiła, że obawia się, że ktoś otruje jej ojca i że widziała podejrzanych ludzi kręcących się w okolicach ich domu. Podobno miała powiedzieć przyjaciółce: obawiam się, że ktoś mu coś zrobi.
Russell zeznaje też, że dzień po tym, jak Lizzie dowiedziała się, że jest podejrzana, w jej obecności spaliła swoją suknię, jedną ze swoich sukien, w kuchennym piecu, bo twierdziła, że ubrudziła ją od farby. Znajduje się też kolejny wartościowy świadek, który się nazywa Ellie Benz i jest miejscowym aptekarzem. I ten zeznaje, że dzień przed morderstwem Lizzie chciała kupić u niego dużą ilość tak zwanego kwasu pruskiego, czyli po prostu cyjanowodoru. Ten jednak odmawia jej tego, mimo że Lizzie twierdzi, że chce go użyć do wyczyszczenia swojego płaszcza z foczej skóry. Sąd jednak odrzuca zeznania aptekarza. Twierdzi, że nie mają żadnego wpływu na sprawę. Nie wiem dlaczego, ale tak zrobili. Bo to dość istotne, że ktoś, kto jest głównym podejrzanym, dzień przed morderstwem kupuje truciznę, ale sąd uznał, że to nie ma żadnego związku ze sprawą. No i oczywiście ława przysięgłych nie może brać pod uwagę takich zeznań. Dziwniejszy jest płaszcz z foczej skóry. No, ale miała taki, że rzekomo miała taki płaszcz. Po postępowaniu dowodowym 2 grudnia 1892 roku Lizzie Borden zostaje postawiona w stan oskarżenia. I proces zaczyna się 5 czerwca 1893 roku. Jest oczywiście ogromnym wydarzeniem medialnym. Na ławie przysięgłych zasiadają oczywiście sami mężczyźni, bo do 1950 roku w stanie Massachusetts kobiety nie mogą pełnić tej funkcji. Co prawda Lizzie nie jest już przesłuchiwana, ale jest oczywiście obecna podczas całego procesu na sali. W pewnym momencie zostają zaprezentowane czaszki ofiar jako dowody w sprawie i wtedy Lizzie mdleje. Czym zasiewa pierwsze wątpliwości wśród przysięgłych co do swojej winy? Z biegiem procesu prokurator coraz bardziej kompromituje się, nie będąc w stanie udowodnić, że odnaleziony toporek był narzędziem zbrodni. Policjanci przeszukujący dom też składają wykluczające się zeznania dotyczące tego, czy trzonek toporka został odnaleziony, czy nie. Zresztą, jeśli został odnaleziony, to nie jest załączony jako dowód w sprawie. I tak jak prokurator się totalnie kompromituje, tak obrona dosłownie daje z siebie wszystko, bo znajduje nawet dwóch świadków, którzy widzieli Lizzie wychodzącą z tej słynnej stodoły i są w stanie nawet dokładnie określić, że widzieli ją tam o 11.03. Znajdują się też kolejni świadkowie, którzy twierdzą, że w dniu morderstwa widzieli podejrzanych ludzi kręcących się w okolicach posiadłości Bordenów. No i tak krok po kroczku wprowadza coraz większe wątpliwości wśród przysięgłych. W mowie końcowej obrońca Lizzie, George Robinson, mówi nawet: spójrzcie na nią, panowie, czy ona wygląda jak szatan? No i faktycznie, Lizzie nie wygląda jak szatan, ani trochę. I 20 czerwca po 1,5-godzinnej naradzie sąd wydaje wyrok. Uznaje Lizzie Borden za niewinną, a sprawa morderstwa Bordenów do dziś zostaje nierozwiązana. Jako że najpierw zmarła Abby, a dopiero później Andrew, spadkobiercami całego majątku Bordenów stają się córki. Bo gdyby on umarł najpierw, a później ona, to wiesz, najpierw ona by była spadkobiercą przez godzinę, a później to jej rodzina by była spadkobiercami majątku. No ale jako że stało się odwrotnie, taki zbieg okoliczności albo nie, to córki są praktycznie jedynymi spadkobiercami. Co prawda jakaś tam część rodziny tej macochy coś tam dziedziczy, ale są to jakieś niewielkie pieniądze. Więc do końca życia Lizzie i Emma żyją z ogromnego spadku po swoim ojcu. Kupują też posiadłość na wymarzonym wzgórzu w Fall River, czyli w tej elitarnej dzielnicy. Nazywają tą posiadłość Maplecroft. A Lizzie przestaje używać swojego dotychczasowego imienia i każe mówić do siebie Lizbeth. W nowym domu na stałe zatrudniają kilka pokojówek, gosposie i woźnice. W 1904 roku Lizzie, a raczej Lizbeth, poznaje aktorkę filmową i teatralną, która się nazywa Nance O'Neill, z którą łączyła ją bardzo bliska przyjaźń. No oczywiście ludzie plotkują nawet, że dwie kobiety są parą. I rok później, w 1905 roku,
Lizzie wydaje huczne przyjęcie na cześć swojej przyjaciółki. Emma wtedy wszczyna jakąś tam wielką awanturę i wyprowadza się z domu i nigdy więcej swojej siostry już nie zobaczy. W 1927 roku Lisbeth umiera z powodów naturalnych i zostaje pochowana w towarzystwie swojego ojca i macochy na cmentarzu w Fall River na Oak Grove Cemetery. Do dzisiaj można odwiedzić jej grób. No i teorii tak naprawdę na temat tej sprawy jest cała masa, bo niektóre źródła albo analizy, jakieś takie reportaże gdzieś tam na ten temat idą w różne strony. Niektórzy twierdzą, że Lizzie i Bridget łączył gorący lesbijski romans. Albo kto się przyłapał na tym i w zemście, albo po prostu, żeby ukryć to, zamordowały we dwie, albo jedna z nich zamordowała, albo jedna mordowała, a druga po prostu siedziała cicho i później... Brzoskwinie sobie jadła. I sobie jadła brzoskwinie. I to jest jedna z tych teorii. Są też teorie, że na przykład Bridget była molestowana seksualnie przez Andrew Bordena. Są teorie, że właśnie Bridget była sprawcą morderstwa. Niezależnie jakby od tego, że łączył je romans. Po prostu mógł... Teoretycznie analizując to, kto gdzie był w danym czasie, no to teoretycznie Bridget też mogła to... No była po prostu jedną z dwóch osób, które tam były, więc też mogła to zrobić. Dość poważnie też była badana teoria, według której to Lizzie była molestowana przez ojca. Z tym, że w tamtym czasie bardzo trudno byłoby coś takiego udowodnić, a Lizzie, gdyby się do tego przyznała przed sądem i przed społeczeństwem, tak naprawdę no to byłaby gdzieś tam zlinczowana i no, no nie wpłynęłoby to w żaden sposób na jej korzyść. Oczywiście pojawiają się też teorie, które moim zdaniem powinno się traktować dość poważnie po tym, jak karygodnie i beznadziejnie gdzieś tam się zachowała policja i zachował później sąd i ta prokuratura i tak dalej, że po prostu rodzina Bordenów dysponowała tak ogromnym majątkiem, że mogła przekupić świadków i członków ławy przysięgłych albo coś w tym stylu. No bo to, że znajduje się dwóch świadków, którzy twierdzą, że o 11.03 na 100%, zwłaszcza, że nie wiem, czy wtedy ludzie nosili zegarki na rękach, czy coś takiego, pewnie nie wszyscy. No to może był taki z kukułką na stodole, wiesz. No może, nie wiem, jak to jest możliwe, ale no jest w fragmentach akt, które są zawarte w książce, którą czytałem na ten temat, jest zawarte, że dokładnie o 11.03 oni widzieli, jak Lizzie z tej stodoły wychodziła. I co więcej, to było dwóch gości, którzy to potwierdziło i potwierdziło dokładnie tę samą godzinę. Więc to jest niesamowite. Dlatego dość wydaje mi się poważną tutaj teorią może być to, że rodzina Lizzie po prostu ją broniła gdzieś tam finansowo i no gdzieś tam kasa trafiła do odpowiednich osób. No i sprawa Lizzie Borden jest tak naprawdę popkulturowym fenomenem w Stanach Zjednoczonych, bo powstała masa filmów, musicali, jakichś spektakli teatralnych i książek na ten temat. I tam są oczywiście przeróżne teorie przedstawione. Powstała nawet książka, znalazłem taką książkę, która się nazywa Lizzie Borden Zombie Hunter. I nawet kontynuacja, więc widocznie się książka przyjęła, bo powstała również książka Lizzie Borden Zombie Hunter 2. Gdyby ktoś przeczytał, to niech się podzieli wrażeniami koniecznie, bo jestem ciekawy, no sam się za to nie wezmę, ale gdyby ktoś chciał, to naprawdę byłbym... Chętnie poczytałbym jakieś komentarze, czy to jest warte uwagi, a jeśli powstała dwójka, no to widocznie ktoś to kupił i ktoś to czytał. Co Planeta ciekawe... Planeta Singli też ma trzy części, więc... Co ma? Planeta Singli też ma trzy części. No, no tak. Ale nawet powstała wśród dzieci taka rymowanka, którą się śpiewa, to chyba w Polsce też tak się dzieci bawią, nie? Że skaczą przez skakankę czy tam przez jakąś gumę i takie mają rymowanki, nie? Jest coś takiego chyba. Nie wiem, no podobno to jest rymowanka, którą się śpiewa podczas skakania przez skakankę, cokolwiek. I leci ona tak. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41.
O, proszę. I gdyby ktoś nie znał angielskiego, to... Bardzo fajne i odpowiednie dla dzieciaków. Nie? Super, do nie? Super dla, no. Super dla dzieci. I gdyby ktoś nie znał angielskiego, to dopuściłem się tutaj mojego własnego tłumaczenia i poza tym tutaj są pewne nieścisłości w tej rymowance, bo jest gave her mother, a Abby nie była matką, tylko macochą. Poza tym nie dostała 40 uderzeń siekierą i ojciec nie dostał 41 uderzeń siekierą, więc ja wprowadziłem tutaj poprawki, żeby wszystko było zgodnie z faktografią i dokonałem własnego przekładu, takiego bardzo wolnego przekładu, ale dokonałem tego przekładu i leci on tak. Już Lizzie Borden chwyta za topór, macochę po głowie, wali nim w opór. Z tego w opór nie jestem dumny, bo nie lubię, jak ktoś tak mówi w opór i to jest takie mocno kolokwialne, ale dalej jest lepiej. Ale się rymuje pięknie. A gdy skończyła już jej udrękę, poszła do ojca przerwać mu drzemkę. Przypomina mi się czasy naszego gimnazjum. Jeśli dokonacie swoich przekładów tej rymowanki, to piszcie w komentarzach albo piszcie do nas te swoje wersje rymowanek, bo to jest naprawdę super, super sprawa. I jeszcze jedna rzecz, bo dom Bordenów, ten w którym doszło do morderstwa, stoi do dziś przy tej Second Street. Nie wiem, czy ona się tak samo nazywa, ta ulica, ale to nieistotne. I co więcej, jest tam pensjonat. Taki w stylu bed and breakfast. Do dziś można położyć się w salonie. Nie wiem, czy to jest ta sama sofa, ale wygląda dokładnie tak samo. Chyba to nie jest ta sama sofa. Ale można się położyć na takiej samej sofie, na której leżał Andrew Borden. No, na tej samej, na której został zatłuczony na śmierć. Można też spędzić noc w pokoju, którym została zabita Abby, czyli tym pokoju gościnnym, a także można spędzić noc w pokoju samej Lizzie, więc w ogóle super. I ludzie wstawiają masę zdjęć, jak leżą z siekierą gdzieś tam w ręce czy coś na tej sofie. No, Amerykanie mają trochę inne podejście do tych zbrodniczych rzeczy. W Polsce chyba by było to nie do zrobienia, nie? Żeby, nie wiem, zrobić jakieś takie śmieszne muzeum Kajetana Poznańskiego albo, no, nie wiem, albo... Na moście popiełuszki. No, więc to jest w ogóle, ta sprawa jest jakimś takim fenomenem w Stanach. I polecam jak zwykle przejrzeć źródła, zwłaszcza korzystałem z książki autorstwa... Pani się nazywa Kara Robertson i napisała książkę pod tytułem The Trial of Lizzie Borden i tam jest dokładnie opisany cały proces ze szczegółami, kto co mówił, kiedy, jak tam Lizzie się motała w tych zeznaniach i tam jest po prostu wszystko, moim zdaniem. I to jest w ogóle książka z tego roku, chyba z marca 2019 roku albo coś takiego, więc jest warta prześledzenia, jeśli kogoś interesuje ta sprawa. Jeszcze są dwie inne książki, z których korzystałem. Jest też film dokumentalny, film fabularny, który obejrzałem z 2018 roku pod tytułem Lizzie i tam głównie jest forsowana ta wersja, wedle której Lizzie i Bridget miały właśnie romans. I jest tam też wersja taka, że po prostu Lizzie dokonywała tej zbrodni będąc rozebrana do naga i dlatego nie miała żadnych śladów, nie było widać na jej sukience żadnych śladów, że tam policjanci jak weszli, to Lizzie nie miała ubrudzonej sukienki w żaden sposób i tak dalej, bo to też było omawiane jakby w trakcie procesu i w trakcie tych wszystkich dochodzeń. Więc no, to są ciekawe rzeczy, które możecie sobie przejrzeć, jeśli kogoś ta sprawa zainteresowała, a mam nadzieję, że tak. I co? Twoja kolej. No dobra, no to dzisiaj mam historię z Polski, dokładnie z Bydgoszczy. Jest wtorek, 30 sierpnia 1994 roku. Ogromny skwar w Bydgoszczy. Życie toczy się swoim tokiem. Zaoferowane kobiety dyskutują pod blokami. Dzieci korzystają z końca wakacji, no bo to jest 30 sierpień. Niedługo do szkoły. Także nikt jeszcze nie wie, że za kilka godzin pojawi się pod blokiem karetka, pogotowie, policyjne radiowozy, prokurator. Na razie nikt jeszcze nie patrzy w górę bloku na 10 piętro. Bo później już wszyscy będą zadzierać tam głowę, żeby zobaczyć cokolwiek, żeby dojrzeć, czy coś tam widać. Bo tam
Niedawno brutalnie zaćgano Joannę S. Ogarnięty sprawca zadał jej kilkanaście ran i nikt jeszcze nie wie, że jej ciało stygnie powoli w kałuży krzepnącej krwi. Nikt nie wie o tym, bo niedługo o tym, co się wydarzyło na Żmudzkiej, będą mówić wszyscy. Póki co na razie nikt o tym nie wie. Joanna S. to piękna, długowłosa blondynka, będzie widać zdjęcia. Obiektywnie bardzo ładna dziewczyna. Pół roku temu skończyła 22 lata, kochała muzykę, sama chciała śpiewać zawodowo, była ogromną fanką Depeche Mode. I to właśnie na zlocie fanów tego zespołu poznaje chłopaka, który dwa tygodnie temu podczas wakacyjnego wyjazdu prosi ją o rękę. Joanna się oczywiście zgadza, nie posiada się ze szczęścia i powoli, nieśmiało zaczyna planować swój ślub. Chętnie się dzieli tym z innymi, jest towarzyska, zawsze otoczona wianuszkiem względnych przyjaciół. Łatwo nawiązuje kontakty i natychmiast zjednuje sobie nowych ludzi. Całe życie przyświęca jej zasada, że jeśli będzie dobra dla innych, to inni będą dobrzy dla niej. Jednak czas pokaże, że grubo się pomyliła, bo to właśnie 30 sierpnia 1994 roku zostanie zamordowana. Zabójca zada jej kilkanaście ciosów. Biegli z zakładu medycyny sądowej powiedzą później, że żaden z nich sam w sobie nie był śmiertelny. Dziewczyna umiera z powodu stopniowego wykrwawienia. Czerwona kałuża wokół jej ciała robi się coraz większa, metaliczny posmak krwi w ustach sprawia, że Joanna raz po raz się krztusi. I dokładnie wie, że zbliża się jej koniec i błaga tylko oprawcę o pomoc. On jednak tylko patrzy, bo dokładnie wie, po co przyszedł. Nie po to, żeby jej pomagać, tylko po prostu ją zabić. Tylko dlaczego? I tutaj przejdźmy do narzeczonego, o którym wspominałem, z którym Joanna jest w narzeczeństwie od dwóch tygodni. Ten, którego poznała na koncercie, tak? Tak, tak, tak. I to jest narzeczony od dwóch tygodni i on znajduje Joannę. Oczywiście narzeczony, który odnajduje swoją kobietę i najczęściej najbliżsi ofiary z automatu znajdują się w kręgu podejrzanych. Jest to Marcin K. dokładnie. Dzień wcześniej chłopak rozpoczął nową pracę i gdy wychodzi rano, Joanna jeszcze śpi. Z pracy wychodzi po 18. O całej sytuacji dowie się dopiero za jakieś 2 godziny. Nie wraca bowiem od razu do domu. Ma w planach wizytę u swoich rodziców mieszkających przy Pomorskiej. Jesteśmy zbyt Bydgoszczy, mniej więcej odległość między Pomorską a Żmudzką, możemy tak, sobie określić mniej więcej. 3 kilometry? No. Zależy, w którym. Ale wiesz, to jest 94, raczej nie było korków. No. Ale kawałeczek jest. Nie jest blisko, nie jest daleko. Marcin je u rodziców późny obiad i po 19 dzwoni do Joanny, by powiedzieć jej, że będzie niedługo. Ta jednak nie odbiera. Próbuje jeszcze kilkukrotnie, ale z uwagi, iż to jest właśnie początek lat 90., przewiduje, iż to jest jakiś kłopot na linii, a nie jakiś kłopot z Joanną. Chłopak rusza do jej domu z lekką taką mieszanką irytacji i niepokoju. Wiesz, jak to jest, jak się o kogoś martwisz, on ci nie daje znaku życia, no to już powoli sobie w głowie organizujesz słowa jakieś tam nagany i dramy lekkie. Tak. Dzwoni domofonem, jednak ten też nie odpowiada, więc w końcu decyduje się zadzwonić do Doroty M., sąsiadki i przyjaciółki Joanny, i to ona wpuszcza mężczyznę do środka. Zasią miała widzieć się w ciągu dnia, koło południa, a przyjaciółka zachowywała się normalnie, nie była zaniepokojona ani zdenerwowana. Marcin wbiega do mieszkania państwa M, czyli Doroty, czyli tej przyjaciółki, niedługo po tym, jak Dorota wpuściła go do klatki. Jest tak zdenerwowany, że początkowo trudno zrozumieć jej, co bełkocze. Z czasem docierają do niej jednak poszczególne słowa, które nadal jej ciężko pojąć. Asia chyba nie żyje. Najwyraźniej to właśnie Marcin z uporem próbuje powtórzyć. Biegną więc dwójkę piętro wyżej. W przedpokoju panuje idealny porządek, póki co nic niepokojącego. Tymczasem Marcin od razu szybko znika w małym pokoju. Z korytarza słychać jedynie jego błagania. Prosi, żeby Joanna wstała. Marcin płacze głośno, leżąc na ziemi obok ciała narzeczonej. Joanna ułożona na boku, nogi ma podkulone, jakby przed śmiercią zwijała się z bólu. Na szyi widnieje głęboka rana, wszędzie pełno zakrzepu już krwi. Dorota podbiega do telefonu, żeby zadzwonić po pogotowie i policję. Może jeszcze nie jest za późno, więc początkowo dzwoni na policję. Na policję, no i też na pogotowie. Próby jednak kończą się niepowodzeniem, bo nie ma sygnału. Dopiero po chwili zauważa, że wtyczka telefonu jest wyciągnięta z kontaktu. Ten szczegół długo będzie zaprzątał głowę śledczym, ponieważ na kablu zachowa się fragment odcisku palca. Niestety jest on na tyle zatarty, że w 1994 roku nie można go skutecznie odtworzyć. Śledczy nie znajdują również śladów włamania,
Drzwi do mieszkania zostały nietknięte, co potwierdza tylko tezę, że sprawcą był ktoś, kogo Joanna znała albo kogo tamtego dnia spodziewała się zobaczyć po drugiej stronie drzwi. Ten ktoś jej nie zaskoczył, skoro otworzyła mu drzwi mimo swojej ostrożności. Daje to śledczym pewien punkt zaczepienia. Uznają, że trzeba zacząć od znajomych dziewczyny. Niestety okazuje się, że osób do przesłuchania jest bardzo dużo, no bo to jest rodzina, bliżsi, dalsi znajomi, koledzy, koleżanki, od podstawówki po akademię muzyczną. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Joanna była dość lubianą osobą i obracała się wśród wielu ludzi. Nie tylko Marcin i Dorota próbują się skontaktować z Asią w ciągu dnia. Wczesnym popołudniem dzwoni też do niej Sławomir G., kolega Joanny z wieżowca na Żmudzkiej. Mieszka kilka pięter niżej. Znają się dość dobrze, lubią spędzać razem czas. Narzeczony Joanny nie jest zazdrosny, przynajmniej nigdy tego nie okazuje. Poza tym nigdy nie dali mu do tego powodów, przyjaźnią się tylko od dawna i nic więcej. Niestety Sławomir niewiele może wnieść do sprawy. Od 7 do 17 był w pracy. Przyznaje się policji, że pracuje na czarno. To nie jest do końca moment, żeby takie rzeczy ukrywać. No jednak tak. Umierać przyjaciółka, więc są rzeczy ważniejsze. Sławomirowi, jak i pozostałym znajomym, nie przychodzi do głowy nikt, kto mógłby Joannie źle życzyć. No i co innego, oczywiście niezawodne sąsiadki, które są w stanie dostrzec każdą sytuację, która jest trochę inna niż normalnie. No i zeznają, że w dzień morderstwa widziały, jak wokół bloku kręcił się obcy mężczyzna. Miał on około 20 kilku lat. Ciemne włosy, skórzaną kurtkę, granatową koszulę i turkusowe spodnie. Zostaje sporządzony portret pamięciowy, trafia on do mediów, jednak sporządzenie tego portretu i przekazanie mediów nie przynosi żadnego skutku. Jednak matce Joanny wydaje się, że kojarzy nieznajomego. Uważa, że to jest chłopak, którego Joanna znała kilka lat temu. Nazywał się chyba Jacek. I to jest jeden z takich punktów, które śledczym trochę podsuwa do myślenia. Oprócz oczywiście narzeczonego. Śledczy dodatkowo ustalają szybko, że w dniu swojej śmierci Joanna na pewno spodziewała się wizyty listonosza. I to on był jedną z ostatnich osób, które widziały ją żywą. Miał on zostawić Joannie rentę po zmarłym ojcu. Dokładnie 3 729 600 złotych. No, ale to na stare, nie? No, rozumiem. Kobieta, no to by byli emeryci fajnie, nie? Teraz. Kobieta zaprasza listonosza do środka. W przedpokoju zwracam uwagę na białe, męskie tenisówki, niedbale ustawione na wycieraczce. Obok oparty o ścianę stoi niebieski plecak ze stelażem. Gdy wchodzi do dużego pokoju, na tapczanie widzi młodego mężczyznę. Opisuje go potem policji i na tej podstawie powstaje kolejny portret pamięciowy, który znowu bez powodzenia trafia do lokalnej prasy. Czyli to jest drugi portret pamięciowy tak naprawdę stworzony. Ale listonosz nie jest tak w stanie dokładnie stwierdzić, jak ta osoba wyglądała. Tak naprawdę widziałem tylko tak pobieżnie. Białe tenisówki, niebieski plecak ze stelażem pojawią się w tym dochodzeniu raz jeszcze. Tym razem za sprawą Macieja Z. Jedna z wersji śledczych mówi, że to właśnie on mógł mieć motyw, żeby zabić Joannę. Dzień przed śmiercią dziewczyny Maciej wpadł z niezapowiedzianą wizytą i to było wieczorem. Przyjęła go sama Joanna, bo Marcin już spał w drugim pokoju zmęczony pierwszym dniem pracy. Maciej twierdzi, że przyszedł po książkę, którą pożyczył kilka miesięcy wcześniej rodzicom dziewczyny. Jest u Joanny jakieś pół godziny i razem szukają na półkach w salonie i średnim pokoju. Przy okazji poszukują oczywiście rozmawiając na różne tematy. I wtedy też Maciej dowiaduje się, że Joanna niedawno się zaręczyła. Co jest dla niego zupełnym zaskoczeniem. Śledczy ustalają dość szybko, że mężczyzna był w Joannie zakochany i podejrzewają, że poniedziałkowa rozmowa mogła stanowić punkt zapalny. Coś na zasadzie, wiesz, ślub z innym mężczyzną, czyli oznacza to dla niego, że traci Joannę bezpowrotnie. Mimo iż z mieszkania ginie radiomagnetofon, pieniądze z renty i z emerytury, dokumenty Joanny, notes z adresami, płyty i kilka ubrań, Czyli dziwne połączenie. No to dziwne. No i wydaje się, że mimo wszystko można wykluczyć właśnie motyw rabunkowy. Zatem wszystkie oczy kierują się na Macieja, jego zawiedzioną miłość. Motyw przypisany Maciejowi można dość łatwo skojarzyć z syndromem szekspirowskiego Otella, czyli takiej patologicznej zazdrości.
osobą osoba owładnięta tym uczuciem woli zabić przedmiot swego pożądania i miłości, niż pozwolić, aby ktoś inny go posiadł. Zupełnie jak zrobił to tytułowy Otello w klasycznej sztuce Szekspira. Myślę, że nie trzeba mówić o co tam chodzi. No, ale mniej więcej Otello zabija swoją żonę z uwagi na zazdrość, którą mu wpaja i manipuluje nim jego chorąży tak naprawdę. Mhm. Kobieta go nie zdradza, no, ale jednak umiera, a on popełnia samobójstwo. Z tego w ogóle, co kojarzę z psychologii, jest takie coś jak syndrom Otella. To jest bardziej taka psychoza obłędu zazdrości, mm-hmm. związana z obłędem bardziej alkoholowym. Tak? Tak, ale sam można to nazwać jakimś tam syndromem Otella, nie? Mm-hmm. Mniej więcej, powiedzmy. No, ten motyw zazdrości jest tak naprawdę stary jak świat i jest na pewno dominującą przyczyną przemocy w związkach, jak i między byłymi i niedoszłymi partnerami. No i zupełnie jak tu w przypadku Joanny i Macieja. Maciej oczywiście wszystkiemu zaprzecza. Upiera się, że ostatni raz widział Joannę w poniedziałek, kiedy przyszedł po książkę. Zdaje się być pewny swego, ale jednocześnie nie ma alibi na czas morderstwa. Kolega, z którym Maciej widział się tamtego dnia, zeznaje, że na piwnym spotkaniu chłopak był elegancko ubrany. Jest to dla niego wyjątkowo dziwne, no bo najczęściej się ubiera tak w miarę na spotkanie z kumplem na piwko, no to raczej no tak, luzacko, nie? Raczej nie we fraku. A Maciej był ubrany w błękitne dżinsy, w jasno popielatą marynarkę, czarną koszulę i białe tenisówki. Te białe tenisówki no, zbyt często pojawiają się w sprawie, więc śledczy postanawiają się im przyjrzeć. Na tenisówkach Macieja znajdują się ślady krwi, jednak nie są w stanie z całą pewnością uznać, że jest to krew Joanny. Okazanie sąsiadkom też nie przynosi żadnego rezultatu. Sprawa staje w miejscu, gdyż przeciwko Maciejowi świadczą tak naprawdę jedynie ślady krwi na tenisówce i nie do końca potwierdzone alibi, a to jest jednak trochę za mało, żeby oskarżyć kogoś o zabójstwo. W trakcie oględzin na Bartodziejach, bo to się dzieje na Bartodziejach, śledczy zabierają do badania. To taka dzielnica Bydgoszczy. Jakby ktoś nie wiedział. Zabierają do badań ubrania i pościel pokrytą brunatnymi śladami. Tak jest oczywiście w protokole, no ale tak to my zawsze piszemy brunatnymi śladami, nie piszemy nigdy na zasadzie, że to jest krew od razu. No nie, no bo nie możesz, no, nie, no, tak, możesz jedynie podejrzewać, tak, nie? Tak samo podstawowy błąd, nikt nie pisze w protokole na przykład, że to jest złoty łańcuszek, tylko koloru złotego. Tak, no. No ale myślę, jest że to jest w miarę logiczne. Uzasadnione, no, bo później w aktach jak się czyta, to mogą być jakieś nieścisłości, nie? Dokładnie. Zabierają też kubki filiżanki, gdyż z badań wynika jednoznacznie, że Joanna znajdowała się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu w trakcie śmierci i najprawdopodobniej piła go ze sprawcą podczas spotkania. Badania daktyloskopijne, badania śliny na nic jednak nie wskazują. W mieszkaniu znalezione zostają również spore nożyczki, których nikt z mieszkańców nie kojarzy. Jednak biegli skłaniają się ku temu, że najpewniej obrażenia zadano nożem jednosiecznym, prawdopodobnie o szerokości około 2 cm i długości ostrza co najmniej 14 cm. Nożyczki więc zostały przez biegłych raczej wykluczone. W mediach publikowane są kolejne materiały na temat tej sprawy, żeby może jakiś znaleźć kolejny punkt zaczepienia. Jednak nie przynosi to żadnego efektu i w końcu 28 czerwca 1996 roku postępowanie zostaje formalnie umorzone. No i tu wchodzi w grę niezawodne ostatnio Archiwum X. Mhm. I przełom następuje, kiedy już wielu o tej śmierci Jany tak naprawdę nie pamięta. No wiadomo, oprócz rodziny i najbliższych znajomych. Nikt tak do końca nie zdradza pracy operacyjnej, wiadomo natomiast... Ale w którym roku, wiadomo? W 2015 później dojdzie do skazania, czyli w 2014 aha. około gdzieś się zaczynają to zabierać. Aha. Później, zaraz ci powiem dokładnie, chyba kwiecień 2014 jest przesłuchanie jednej z osób, więc to jest około 2014 roku. Nikt nie zdradza, właśnie, tak jak wspominałem, pracy operacyjnej. Wiadomo z całą pewnością, że do pracy zaangażowano policyjnego profilera, który stworzył profil nieznanego sprawcy i który przyczynił się do wytypowania winnego. Ponadto jeden z policjantów zauważył niezgodności w zeznaniach dwóch świadków, co w latach 90. zostało przeoczone. Z akt wynika, że jeden ze świadków twierdził wyraźnie, że feralnego dnia był w pracy i w ciągu dnia nie było go w bloku. Natomiast drugi wspomina podczas któregoś z przesłuchań, że widział pierwszego na klatce schodowej około godziny 15, a więc mniej więcej kiedy Joanna została zabita. Uwagę śledczych zwróciły zeznania sąsiada z 10 piętra, czyli Piotra M.,
czyli męża Doroty, która wpuściła narzeczonego na klatkę, który wspomina, że w dzień morderstwa około 15 widział na klatce schodowej Sławomira G., czyli przyjaciela Joanny, który mieszkał w tym samym bloku, tylko na innym piętrze. Tymczasem dobry kolega Joanny twierdził przecież, że tego dnia był w pracy, nie ukrywał, że pracował na czarno, mówił, że w ciągu dnia wyszedł tylko na chwilę zajrzeć do urzędu pracy i faktycznie podpisywał tam dokumenty. Alibi wydawało się pewne, jednak trzeba było tą sprawę jakoś wyjaśnić. Zatem 25 kwietnia 2014 roku Sławomir zostaje wezwany do Komendy Wojewódzkiej Policji Bydgoszczy, która jest tak naprawdę między Pomorską a Żmudzką, pewnie tak w połowie drogi. Daleko nie miał. No, daleko nie miał. Celem przesłuchania w charakterze świadka. Nikt go zupełnie o nic nie oskarża, jednak podczas przesłuchania nieoczekiwanie dla wszystkich przyznaje się on do popełnienia morderstwa, a przynajmniej do pewnego stopnia. Sławomir przyjaźnił się z Janą od kilku lat, lubili razem spędzać czas, nie mieli w końcu daleko, mieszkali zaledwie kilka pięter od siebie. Znali się od dawna, słuchali razem muzyki, spacerowali, pożyczali sobie książki, wymieniając razem o nich opinie. Nie przestali spędzać czasu razem, nawet gdy dziewczyna zaczęła się spotykać z Marcinem, a później się nawet z nim zaręczyła. Spotkali się również przypadkowo dzień przed jej śmiercią. Wpadli na się na przystanku autobusowym pod blokiem. Pogadali o nieistotnych szczegółach. Joanna się spieszyła, więc umówili się, że Sławomir wpadnie po prostu do niej następnego dnia, to pogadają na spokojnie. Joanna miała stwierdzić, że akurat Marcin będzie w pracy, więc mogą sobie spokojnie pogadać. I w trakcie tego spotkania słuchają muzyki, rozmawiają. Joanna nalewa alkohol, który dodaje jej animuszu, by zrobić to, co planowała. Po chwili zaczyna mówić przyjacielowi o tym, że mimo oświadczeń pomiędzy nią i Marcinem coś się psuje i chce, żeby Sławomir ją pocieszył. Nagle dziewczyna odstawia filiżankę, z której piła wino, przysiada się bliżej Sławomira i próbuje się do niego przytulać, a z czasem zaczyna go całować. Mężczyzna skłamałby, gdyby stwierdził, że nigdy nie myślał o niej jako o kobiecie. Była w końcu piękną, smukłą blondynką, tak jak już wspominałem. I trudno było nawet z jego perspektywy nie zauważyć jej piękna. Jednak przyjaźń między nimi była dla niego zawsze ważniejsza i gdyby posunęli się krok dalej, mogliby wszystko zniszczyć. Sławomir próbuje więc wytłumaczyć sytuację, delikatnie próbując ją odsunąć od siebie, twierdząc, że nie chce stracić przyjaciółki. Ta jednak staje się coraz bardziej natarczywa, wręcz napastliwa, co było zupełnie do niej niepodobne. I gdy Sławomir znów próbuje ją odsunąć, ta zaczyna wyzywać go od gnoi i świń. W pewnym momencie zrywa się z kanapy w salonie i biegnie do małego pokoju. Tam zaczyna okładać go pięściami. Mężczyzna łapie ją za ręce, więc ta zaczyna kopać i wierzgać nogami. Nagle w szamontaninie przewracają się na ziemię, po czym następuje chwila spokoju. I kiedy już wydaje się, że sytuacja jest opanowana, Joanna zaczyna krzyczeć, że jeżeli Sławomir nie ma tyle jaj, żeby ją uderzyć, to ona sama sobie coś zrobi, a on się doigra, że jej nie chciał. Dziewczyna rusza w stronę biurka, chwyta nożyczki leżące na stercie czasopism, grożąc, że zada sobie nimi kilka ran, a potem zrzuci winę na niego. Jaki zupełny surrealizm. Trochę. No, totalnie popieprzony. W związku z tym, że Joanna ma ciągłe wrażenie, że nie jest brana na poważnie, unosi nożyczki i z wyrazem satysfakcji zadaje sobie pierwszy cios. Cios w szyję. Mężczyzna po chwili zamurowania rzuca się w stronę kobiety, by odebrać jej nożyczki, jednak w trakcie szarpaniny ta zdąży zadać sobie jeszcze kolejne rany. W końcu upada na ziemię, nadziewając się jeszcze na te piekielne nożyczki. Krztusi się krwią. Sławomir jest w szoku, wie, że powinien postąpić inaczej, jednak w tamtej sytuacji jedyne, co potrafi zrobić, to pójść do łazienki, umyć ręce i po prostu wyjść z mieszkania. Śledczy oczywiście zasypują Sławomira pytaniami o szczegóły, jednak on niewiele pamięta. Ma wrażenie, jakby wtedy działał na autopilocie i prawie wszystko wyrzucił z pamięci. Nie jest w stanie określić, co zrobił z nożyczkami, czy wracał do mieszkania, czy wyjął wtyczkę telefonu z gniazdka. Nie pamięta tak naprawdę nic, o co się śledczy pytają. Wspomina jedynie, że z zakrwawionych ubrań pozbył się w śmietniku przy pobliskim bloku, a po wszystkim wrócił do pracy, bo potrzebował jakiegoś alibi. Mężczyzna od tego czasu zaczął nowe życie, ożenił się, miał dziecko. Takiego obrotu sprawy no, nie spodziewano się na pewno na komendzie po wezwaniu Sławomira. No, choć Sławomir pasował do profilu sprawcy, no nie spodziewano się jednak takiej historii. Niedługo po przesłuchaniu zostaje przeprowadzony eksperyment procesowy i wizualizacja jest całkowicie zgodna z tym, co powiedział podczas przesłuchania.
nie ma się zupełnie do czego przyczepić. Jednak dochodzi do analizy nożyczek zabezpieczonych w mieszkaniu, które wskazuje, że nie ma na nich krwi ofiary. Znaczy to jest w ogóle fajne, że po takim czasie jeszcze biegi są w stanie określić, czy krew się może znajdować na tych nożyczkach po takim czasie. No. Szczególnie, że doszedłem do informacji, że po tym czasie nie byli w stanie odwzorować tego odcisku palca z kontaktu telefonicznego, mhm. ale jednak krew na nożyczkach to nie był jakiś dla nich wielki problem. Biegły podtrzymuje też swoją opinię, że narzędziem zbrodni był nóż. Lekarz też wyklucza możliwość, żeby rany mogły powstać w okolicznościach, o których Sławomir mówił podczas przesłuchania. Chodzi zwłaszcza o trzy głębokie, penetrujące rany szyi po prawej stronie. Joanna była praworęczna, więc niezwykle trudno byłoby jej zadać samej sobie te ciosy, a przynajmniej nie tak silne. Poza tym, tak z psychologicznego punktu widzenia, przeżywała jeden ze swoich najszczęśliwszych okresów w swoim życiu, że więc trudno uwierzyć, żeby była zdolna do takiej silnej samoagresji. No i tak jak mówię, no tak, jeżeli by była praworęczna, tak naprawdę silny cios by nie zadała po swojej prawej stronie. No tak. No, wiadomo, o co chodzi. Mhm. Najwyraźniej więc Sławomir kłamie. Zatem co się wydarzyło? Historia Sławomira, tą, którą przedstawiłem przed chwilą, miała na celu umniejszenie wagi jego czynu, a wręcz wskazanie na nieszczęśliwy wypadek. Jednak w potwierdzeniu tych domysłów tego, że sytuacja wyglądała trochę inaczej, zgoła inaczej niż tak, jak on to przedstawił, pomocne okażą się zeznania Marcina W., czyli współwięźnia Sławomira, który wielokrotnie porusza z nim kwestię morderstwa sprzed 20 lat. Sławomir opowiada mu często o swojej miłości do Joanny, którą kochał nad życie. Pojawił się jednak dość poważny problem, ona go nie kochała. Chciała, żeby zostali przyjaciółmi, a to absolutnie nie satysfakcjonowało Sławomira. A ostatecznym ciosem było to, że dziewczyna zaręczyła się ze swoim chłopakiem, a tego Sławomir już znieść nie mógł. A zatem syndrom Otella pojawia się już drugi raz w tej sprawie, kiedy wcześniej podejrzewano dawnego chłopaka Joanny Macieja, o czym wspominałem. Motyw patologicznej zazdrości okazał się dobrym tropem, tylko śledczy początkowo przypisali go do złej osoby tak naprawdę. Mhm. I teraz jak było naprawdę? Podczas rozmowy na przystanku Sławomir próbuje namówić Joannę na spotkanie następnego dnia. Gdy Joanna nie jest zbyt chętna, on kłamie, że ma problemy sercowe związane z kimś innym i potrzebuje porady. No na to już Joanna przystoi, no bo to raczej chce być pomocna po prostu swojemu kumplowi. We wtorek, 30 sierpnia 1994 roku, mężczyzna zjawia się o umówionej porze. Ma ze sobą plecak, a w środku ukrywa bluzę na zmianę. Nie może przecież wyjść na klatkę schodową poplamiony krwią, no przychodzi już w wiadomym celu. Zabiera też ze sobą najprawdopodobniej narzędzie zbrodni, czyli nóż. Jednak Sławomir później będzie cały czas się upierał, że chodziło tak naprawdę o nożyczki. No ale biegli są wręcz pewni, że chodziło o nóż. I bo są też myślę, w stanie że określić myślę, mniej więcej że... centymetry tego noża, jeśli chodzi o... Ale myślę, że to też, bo wtedy też chyba trochę inaczej się patrzy, jak ktoś zaplanował, nie? Morderstwo i przygotował sobie narzędzie zbrodni, a co innego, gdyby chwycił nożyczki tak, na miejscu, nie? Tylko więc... chodzi też wiesz, o to, jak działa, jak wyglądają rany, nie? Tak nie, naprawdę nie, nożyczki. Ja... Tak, ale nawet, wiem. Nawet był eksperyment przeprowadzony tutaj w tej sytuacji, mhm. czy jeżeli jak otworzysz te nożyczki i zadasz cios z tym jakby jednym ostrzem tak mhm. naprawdę nożyczek. To tak samo też biegli, uważali, że nie ma możliwości, że, najpraw, no. że musiał to być. Ale podejrzewam, że właśnie on się upierał przy tych nożyczkach, dlatego że wiesz, chciał tutaj no postawić bardziej, że w afekcie na to, to tak, nie, to że wyglądało. Po prostu zobaczył te nożyczki, chwycił i gdzieś tam w złości zaatakował, nie? Mm. A jeśli by mu udowodnili, że przyniósł nóż na miejsce zbrodni, to po no prostu trochę, byłoby, trochę... że zrobił to z premedytacją, nie? No już, no by było trochę gorzej. No ale Joanna niczego nie podejrzewa. Proponuje wino. Jednak sąsiad odmawia, twierdząc, że woli piwo, które przyniósł ze sobą. No, nie chciał w końcu zostawić jakichś niepotrzebnych śladów w swojej obecności. Także butelkę zabierze na spokojnie ze sobą. No ale Joanna spożywa wino, dlatego jakieś tam ślady obecności alkoholu w jej organizmie. Sławomir przechodzi dosyć wcześnie do meritum, czyli swojej miłości do Asi.
Ona nie jest zadowolona, kiedy do niej dociera, że została oszukana i mężczyzna przyszedł tak naprawdę w innym celu. Próbuje uciąć temat i wyprosić go z mieszkania. Ten jednak się wścieka i zaczyna się kłótnia. W trakcie kłótni mężczyzna zadaje ciosy w kierunku Joanny. Tej udaje się wyrwać i uciec do małego pokoju. Tam jednak chwilowy ratunek okazuje się tylko złudną nadzieją. Sławomir ją dogania i zadaje kolejne ciosy. Po chwilowej szarpaninie przemieszczają się w kierunku tapczanu i tam kobieta już upada, a kolejne ciosy padają jak już leży na ziemi. Sławomir współwięźniowi będzie nawet opowiadał, jak pamięta do teraz, jak Joanna harczała na podłodze. Tak jak wspominałem na początku, biegi stwierdzi, że żaden cios nie był śmiertelny tak naprawdę, więc one były w miarę... Ale to strasznie dziwne, że nikt... Bo ktoś słyszał tam, że coś się tam dzieje, no skoro to było w bloku, oni się przez, no nie wiem, co najmniej tam kilkadziesiąt sekund, a pewnie nawet trochę dłużej się szarpali, no to przecież... Zupełnie nikt. Tak naprawdę podejrzewam, że ona musiała w jakiś tam sposób krzyczeć, czy nie wiem, wydawać... Tylko wiesz, to jest wysoki blok, może też tak ludzie mają, tak wiesz, trochę... Godzina to jest też taka, w której większość ludzi w pracy... Mhm. Nikt, może tak. Sprawa wygląda tak, że drzwi zostały otwarte, znaczy nie były otwarte na oścież, mhm, powiedzmy, no ale nie były przekluczone, więc... Mhm. Więc dlatego... ona mogła uciec na korytarz nawet. Mogła nawet, no ale no uciekła w kierunku małego pokoju początkowo. Nie wiem dokładnie, jak jest architektonicznie zaplanowany pomieszczenia. Masz tak, że masz salon i no tak. No, możesz uciec tylko tak naprawdę w stronę małego pokoju. Ale no mówię, no drzwi były tak, że tylko tak naprawdę jakby ktokolwiek nacisnął klamkę, to by się dostał do środka. Także kolejne ciosy padają już jak leży, no ale kobieta cały czas żyje. Mężczyzna zostawia Asię w pokoju, mimo że właśnie ona cały czas żyje i błaga o pomoc. Myje się tylko w łazience, przebiera bluzę i schodzi do swojego mieszkania. Ma trochę chwilkę namysłu już w swoim mieszkaniu i wraca na górę i kradnie wspomniane wcześniej rzeczy, aby ewentualnie upozorować rabunek. W trakcie rozprawy wychodzą na jaw miłosne listy skierowane przez Sławomira do Joanny. Dorota, przyjaciółka Asi, czyli ta sąsiadka, która wpuściła narzeczonego do klatki schodowej do mieszkania, przyznaje, że Asia bywała kokieteryjna i mężczyźni nie mogli czuć, że jest nimi zainteresowana, mimo że w rzeczywistości nie była. I najprawdopodobniej stało się tak również w przypadku Sławomira. Odrzucona i obsesyjna miłość sprawia, że Sławomir decyduje się zabić kobietę, którą kochał. W listopadzie 2015 roku sąd uznaje go winnym zarzucanych mu czynów, to jest popełnienia morderstwa, i na wolność Sławomir wyjdzie prawdopodobnie w 2030 roku, gdyż został skazany na 15 lat więzienia. W międzyczasie już żonaty, już dzieciaty tak naprawdę miał jedno dziecko, nie? I to jest... koniec tej historii. Ale jak się musi czuć ta żona, która pewnie cały czas tam... Czy podejrzewam, ja nie wiem, czy ich związek przetrwał tę próbę, czy nie. Ona, znaczy z tego, co tylko ja widziałem, to ona wspominała, że Sławomir miał duże problemy z alkoholem. Nie wiem, czy to jest tak, że próbował zapić to, co się wcześniej wydarzyło. No, bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że tak to wyglądało, ale jak wygląda między nimi relacja, no to nie wiem. Szczególnie, że on siedzi w więzieniu, więc... No, ale wiesz, to ciekawe, czy ich związek istnieje, czy nie, no bo w takiej sytuacji, gdzie wiesz, no facet popełnił taką zbrodnię, no to... No chyba, że się cyka. Wiesz, cyka się go zostawić, bo już wie, do czego jest zdolny. No może tak. Przychodzi na widzenia, wiesz, uśmiechnie się tam na 10 minut. Przyniesie mu jakieś pomarańcze albo jajko, niespodziankę. Brzoskwinki pozbiera. No, ale to... Nie, no kurde, nie znałem tej historii, a najlepsze jest to, że w ogóle podczas studiów w Bydgoszczy mieszkałem bardzo blisko Żmudzkiej i nie wiedziałem, że tam były takie akcje wyjątkowo smutne. No ale tak, tam są takie wysokie bloki chyba. Jestem w stanie sobie zwizualizować mniej więcej, gdzie to było.
Zdjęcia jakieś mamy, tak? Do tej sprawy? Tak, coś na pewno tam mamy, są zdjęcia już samej Joanny, aha, zdjęcia z rozprawy, czyli tak jak wygląda teraz Sławomir, mhm, tak naprawdę. Wiele tych zdjęć nie ma oczywiście, ale coś tam się znajdzie na pewno. Dobra, no to wrzucimy na pewno zdjęcia i z pierwszej sprawy, i z drugiej, i oczywiście źródła. Piszcie do nas, co myślicie, jakie są wasze przemyślenia na ten temat, jakie są wasze, nie wiem, domysły, zwłaszcza no tutaj wychodzi na to, że wszystko się mniej więcej wyjaśniło, ale w wypadku mojej sprawy, no tych teorii jest cała masa. Piszcie swoje tłumaczenia rymowanek, jeśli się podejmiecie, to i na pewno będziemy się dobrze bawić czytając wasze wersje i mam nadzieję, że ktoś przeczyta książkę Lizzie Borden Zombie Hunter, bo jestem ciekawy, może sam się skuszę, ale nie wiem, tak się trochę boję. Jeszcze z mojej strony, bo kurczę, jak jechałem do ciebie tutaj, mhm, to wleciała mi na odtwarzaczu piosenka. Super, uwielbiam tą piosenkę, kiedyś ją bardzo często słuchałem, taka mega fajna, Mike Snow, Genghis Khan, o Genghis Khanie. Aha. I naprawdę piosenka tak mega pasuje do tej mojej historii. Aha. Znaczy, jeżeli ktoś się wsłucha w tekst przynajmniej. No. Więc też jestem w stanie ją na pewno polecić, bo jest super, ja ją uwielbiam. Tak, to przesłuchajcie sobie tego kawałka, zajrzyjcie do źródeł i oczywiście komentujcie nam, bo to nam sprawia przyjemność, piszcie nam. Zwłaszcza miłe słowa sprawiają nam przyjemność, bo jak ktoś jest niemiły, ale nie, to się bardzo rzadko, chyba się praktycznie nie zdarza, że ktoś nam pisze coś smutnego i nieprzyjemnego, więc mam tego nadzieję, że się nie da słuchać. A tak, mieliśmy jeden komentarz, że się tego nie da słuchać, no ale mam wrażenie, że to jest mniejszość i większość słucha nas z przyjemnością. To w takim razie do następnego. Mamy nadzieję, że utrzymamy w miarę regularność tych naszych nagrań i zaraz po tym, jak wyłączymy nasze mikrofony, to siadamy do kolejnych spraw, a ja już wiem, jaką sprawę będę omawiał w następnym odcinku i wiem, że będzie... A to robimy znowu w niedzielę? Bo za tydzień jest Fame MMA, a wiem, że ty jesteś wielkim fanem. No, tak trochę ironicznie i raczej jest to tak bardzo mocno guilty pleasure, ale nie wiem, możemy w niedzielę, jak nie w niedzielę, to w sobotę nagramy. Ja już wiem, o czym będę mówił i to będzie bardzo, bardzo ciekawa sprawa, trochę bardziej współczesna. No już nawet wczoraj, tak odnośnie Fame MMA, już wczoraj rozmawialiśmy, że niedługo zostaniemy takimi fejmami, że mamy nadzieję, że jakąś propozycję dostaniemy. Tak, no jeśli walki dalej będziecie z takim tempem nas tam subskrybować i pisać, rekomendować swoim znajomym nasz podcast, bo dużo z was wstawia gdzieś tam na Instagramie i tak dalej, poleca nas na różnych grupach kryminalnych, no to już niedługo pewnie dostaniemy propozycję na Fame MMA. No, ciekawe to będzie. Jestem ciekawy, z kim będą chcieli mnie rozstawić w tej walce. Może z jakimś innym podcasterem kryminalnym albo innym podcasterem, nie wiem. Zobaczymy, kto przyjmie wyzwanie. Zresztą ja też nie obiecuję, że przyjmę to wyzwanie. Dobra, to chyba wszystko i do następnego. Cześć. Cześć.